Najprawdopodobniej jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Krakowie upodobali je sobie sami zakochani. Przez lata na starej balustradzie kładki ojca Bernatka wieszali kłódki jako symbol swojej miłości. Po wymianie balustrad zostało około 3 tony kłódek, z których każda to historia konkretnego uczucia. Mieszkańcy sami zaproponowali, żeby zrobić tam ławeczkę dla zakochanych. Uważam to za bardzo fajny pomysł, romantyczny pomysł, że przy kładce Bernatce będzie ławka, która będzie symbolem tych wszystkich osób, które przez tyle lat dokumentowały tam swoje uczucia poprzez zawieszenie tej kłódki. Myślę, że ta inicjatywa, która będzie dążyła do tego, żeby te kłódki zostały w jakiś sposób nie zniszczone, ale wyeksponowane, to będzie na skalę światową nawet chyba ewenement. Powstaniem ławeczki zakochanych nieopodal figury smoka romantyka przy kładce Bernatka zajmuje się Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Politechnika Krakowska i Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Jesteśmy też humanistami, mamy serce, mamy uczucia. Moje serce zawsze jest po stronie Izby Budowlanej, więc jak dostałem propozycję od Jarka Gałuszki, żeby zrobić coś fajnego, wspólnego i żeby zrobić coś, co jest wyjątkowe, to nawet nie skończył jeszcze swojej wypowiedzi, już powiedziałem, tak, robimy to. Chcemy, żeby Politechnika była w tym wydarzeniu. Ławeczka zakochanych to świetny temat dla młodych adeptów architektury z drugiego roku studiów Politechniki Krakowskiej. W ramach swoich standardowych zajęć na uczelni studenci architektury pod kierunkiem profesor Marii Grzychowskiej, kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury, zmagali się z tym tematem. Duża frekwencja na kilku kolejnych grupach ćwiczeniowych nie dziwi. Te zajęcia to jednocześnie konkurs. 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Będzie wykonana i... Z ponad 300 projektów specjalnie powołane jury wybierze 50 prac. Z kolei 10 z nich zostanie pokazanych na kładce ojca Bernatka. Który projekt zwycięży, zdecydują mieszkańcy w głosowaniu. Powinno się to rozstrzygnąć w okolicach Święta Zakochanych w przyszłym roku.